24 lutego wspominamy błogosławionego Tomasza Marię Fusco, prezbitera. Tomasz urodził się 1 grudnia 1831 roku w Pagani na południu Włoch, gdzie ludzie pamiętali jeszcze wielkiego świętego Alfonsa Marię de Liguoriego, który żył tam i zmarł 50 lat wcześniej. Tomasz od dziecka pragnął być kapłanem, był dobrym, szlachetnym dzieckiem. Gdy miał 6 lat, zmarła jego matka, a ojciec, gdy miał 10 lat. Oddano go wtedy na wychowanie do wujka, który był kapłanem. Przy jego boku w Tomaszu dojrzewało powołanie kapłańskie. W wieku 24 lat przyjął święcenia, a od początku swojej działalności zwrócił uwagę na dzieci pozbawione opieki i pomocy. We własnym domu otworzył dla nich szkołę. Nie tylko uczył, ale też wychowywał. Z dziećmi spędzał też dni świąteczne, wolne od nauki. Ubogim dziewczętom, które chciały założyć rodziny, fundował posagi, a często nawet i mieszkania. Tomasz założył też bezpłatną szkołę, w której kapłani mogli uzupełniać swoją formację. Jego dobroczynność nie miała granic. Następnie ksiądz Tomasz założył 6 stycznia 1873 roku w Pagani Zgromadzenie Córek Miłości Najdroższej Krwi Pańskiej, któremu powierzył misję wychowania młodzieży, opiekę nad chorymi i starcami. Tomasz starał się o upowszechnianie nabożeństwa do Najdroższej Krwi Jezusa. W tym też czasie prowadził misje ludowe. Przez ostatnie 10 lat swojego życia doświadczał pomówień ze strony niektórych duchownych wspieranych przez środowisko antyklerykalne i masońskie, lecz nie bronił się i przebaczył swoim prześladowcom. Tomasz Maria Fusco zmarł w Pagani 24 lutego 1891 roku. Beatyfikowany był 7 października 2001 roku. Wtedy Ojciec Święty Jan Paweł II tak go scharakteryzował. Szczególna płodność wiary, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, ujawniła się także w życiu i działalności księdza Tomasza Marii Fusco, założyciela Zgromadzenia Córek Miłosierdzia Najdroższej Krwi. Dzięki wierze potrafił on w bardzo szczególny sposób żyć w świecie rzeczywistością Królestwa Bożego. Pośród aktów strzelistych, które odmawiał, jeden był mu szczególnie drogi. Wierzę w Ciebie, mój Boże, przymnóż mi wiary. O to właśnie proszą apostołowie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Błogosławiony Tomasz Maria rozumiał bowiem, że wiara jest przede wszystkim darem i łaską. Nikt nie może jej zdobyć ani na nią zasłużyć własnymi siłami. Można o nią jedynie prosić, wymodlić ją sobie z wysoka. Pouczeni zatem cennym przykładem nowego błogosławionego, błagajmy niestrudzenie o dar wiary, bo przecież sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Tomasza Marię na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.